Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Temu Tomek miał 16 lat. Chodził do technikum. Uczył się średnio, trochę wagarował, trochę się buntował. Nie chciał słuchać rodziców, jak to 16-letni chłopak. I nagle dramat. Nocą morduje ojca i matkę. W straszny sposób. Co sprawia, że normalne dziecko może aż tak znienawidzić własnych rodziców? Gdzie został popełniony błąd? 26 września 1997 roku, piątek. Jedno z osiedli w Nowej Hucie. Plamy krwi na klatce schodowej pierwsza zauważyła sąsiadka. Kiedy wezwani policjanci weszli do mieszkania rodziny S, natknęli się na martwe ciała Stanisława i Wandy. Przy oknie stała nieruchomo przerażona 8-letnia dziewczynka. Jej starszy brat Tomek zniknął. Czyja była wina, to wie jeden Pan Bóg i ten najstarszy z piekła, Antychryst. To samego Pana Boga kusił i tak samo jego kusił. Zabij, zarąb, będziesz miał auto, będziesz miał mieszkanie, będziesz miał wszystko. Tego wieczoru ojciec dowiedział się, że Tomek wagaruje. Zaczęła się awantura. Tomek zamknął się u siebie w pokoju i zaczął czytać. Nagle wstał, zabrał z szafki siekierę. Poszedł do pokoju rodziców, ci spokojnie spali. Tomek zaczął bić na oślep. Uderzał nawet wtedy, gdy ojciec nie dawał już znaków życia. Chciał wynieść ciała z domu, ale był zbyt słaby. Jedynie zwłoki ojca wywlókł do przedpokoju i próbował brzeszczotem pokroić na kawałki. Kilka godzin później Tomka zatrzymała policja. W samochodzie leżała zakrwawiona siekiera. Następnego dnia chłopak stanął przed sądem dla nieletnich. Prokurator zarzucił mu podwójne zabójstwo. Kilka dni przed morderstwem skończył 16 lat. To oznacza, że mógł odpowiadać jak dorosły. Tomek uderzył dwukrotnie siekierą ojca w głowę. Po pierwszym uderzeniu Stanisław skrzyknął: o Boże! Krzyk ten obudził śpiącą obok Wandę. Tomek, widząc to, zadał matce kilka uderzeń siekierą w głowę, a następnie wymierzył ojcu kolejne ciosy w głowę. W łóżeczku obok spała siostra Tomka. Jedynie mocny sen dziecka uratował jej życie, które już do końca naznaczone będzie makabrycznym widokiem zmasakrowanych ciał rodziców, jakie ujrzała po przebudzeniu się. Była córka u mnie. Mówi mi: tatuś, my tam tak dobrze mamy, a Tomaszkowi za to, co zrobił, to darujemy. I ja w imieniu rodziny całej też mu przebaczam. Przecież można powiedzieć, parę, żeby go sąd wysoki sądził według zastanowienia, bo on się już sam ukarał, tak, sąd, i zadał sobie kary na całe panie życie. Dziękuję za wszystko. Gdzie byś w sumie wolał siedzieć, w więzieniu czy w poprawczaku? No tam jest na pewno więcej swobody, nie? Tak jakby... swobody jest więcej, można w piłkę pograć. Jesteś już w zamknięciu ile? 2 lata? No, blisko. Blisko. Masz już jakieś skojarzenia ze słowem wolność? To z tym słowem to chyba każdy, kto nie ma wolności, ma skojarzenia od pierwszej chwili. No bo to jest najważniejsza rzecz.
Myślisz o tym? Zawsze. Jak się dorasta, to powoli kogoś człowiek chce naśladować. O czym myślałeś, żeby mieć co? Pieniądze, dziewczyny? Nie, ja nie myślałem o tym. Nie patrzyłem w przyszłość. Żyłem chwilą obecną. A jak twoja dziewczyna miała na imię? Myślę, że to... Wolałbym nie mówić w ogóle o niej. Tylko imię. Nie chcesz mówić. Jakich miała rodziców? Nie wiem, nie znałem ich. Nigdy ich nie zobaczyłeś? Znaczy widziałem ich kilka razy, ale nie znałem. Nie rozmawiałeś z nimi? Nie. A ona była blondynką, szatynką? Nie chcę o niej rozmawiać, nie jest zamieszana w sprawy w ogóle. Tak nie chcesz jej mieszać w to? W ogóle. A kochałeś ją? No nie chcę o tym mówić. Przepraszam. Zazdrościłeś swoim kolegom rodziców? Mieli lepszych, ciekawszych? Czy ja, jak byłem z kolegami i rozmawialiśmy o czymś, to bardzo rzadko się zdarzało, żeby wchodziliśmy na temat rodziców. Były inne, przyjemniejsze. A jak ty sobie wyobrażasz takiego idealnego rodzica? Już dzisiaj coś na ten temat wiesz. To jak chciałbyś, żeby wyglądał ojciec, a jak matka? Muszę pomyśleć. Co dla ojca? No dla ojca to powinien umieć ocenić, za co trzeba karać, za co nie. I na niektóre rzeczy nieraz przymknąć oko po prostu. A jak powinna zachowywać się matka? Taka, jaką sobie wyobrażasz? Matka? Matka, to wyobrażam sobie ją czułą, prawda? Delikatną. Powinna umieć nieraz, wie pan. Ja uważam, że ojciec to może powinien być takim... twardym? No właśnie, a matka powinna nieraz umieć go, wie pan, wpłynąć na niego, zmiękczyć go, nieraz coś podarować. Taką dobrą. Ojciec zły, matka dobra. To znaczy, no, przenośnie, prawda? A powiedz, co w twoich ostatnich latach w kontakcie z ojcem było najtrudniejsze? Znaczy, tam... można powiedzieć, że tam w ogóle nie było żadnego kontaktu. Także nie mogę określić, co było najtrudniejsze, bo to w ogóle z nim nie miałem kontaktu. Nie rozmawiałeś kompletnie? No czasami to tak, no w takich podstawowych sprawach jakichś. Smacznego? No, nawet nie, dzień dobry może. No, a więcej nie. Ale to była taka demonstracja, on w ogóle nie chciał rozmawiać z tobą? Znaczy, ani on ze mną nie próbował, ani ja z nim nie próbowałem zacząć rozmowy, także... Ile to trwało? No, znaczy, były takie okresy, że nieraz było lepiej, że nawet nieraz coś się powiedziało czy coś, a były okresy, że nic się kompletnie nie mówiło. No, długie okresy. On miał, że tak powiem, swoje życie, ja miałem swoje, prawda? Ono się nigdy nie stykało? Nie. A w święta? Wigilię? No to... Co życzyłeś ojcu na Wigilię? Co mu życzyłem? No łamaliśmy się opłatkiem, bo jakby to wyglądało, cała rodzina była, no to... Przeważnie mu mówiłem, śmiejąc się, żebym więcej nie bił. A on co ci odpowiadał? Żebym miał lepsze oceny i żebym nie wagarował. No bo na wagary też chodziłem, zacząłem. Często? No... od kiedy zacząłem, to coraz częściej. Czyli pretensje miał tylko po wywiadówkach? No nie tylko po wywiadówkach, bo zaczął też chodzić między wywiadówkami do szkoły i pytać, ile razy byłem w tym tygodniu, a ile nie byłem w szkole. Bił cię? Bił. Jak? Co miał pod ręką? No najczęściej pięściami. Walka bokserska z jednej strony. A ty biłeś ojca? Nie. A nie miałeś takiej ochoty, żeby go uderzyć? Miałem, ale nie miałem odwagi. A jak ojciec wyglądał? Był wysoki? Miał 1,78 m. Rude, kręcone włosy. Krótkie, wąsy. Jak go pamiętam, to nie był gruby chłopak. Bolało, jak bił? Bolało. Bardziej bolało, wie pan, jak niesłusznie bił. To wtedy bardziej bolało. A kiedy bił niesłusznie? Większość razy bił niesłusznie. To błahostki były, prawda? Że na przykład
On dzwonił do domu, a mnie nie było, a miałem być. Albo że coś źle zrobiłem, albo że nie posprzątałem pokoju, albo coś. Albo że przyszłem brudny. A co robiła mama wtedy? Nic. Byłem w drugim pokoju albo w łazience. Swoimi tam rzeczami się zajmowała. Nie próbowałeś jakoś bronić? Nie. Znaczy, zdarzyło się to kilka razy, ale to było dawno. Byłem młodszy. Później już nie. Ale wszyscy wiedzieli, że wy się bijecie między sobą. To znaczy, no... Mama, siostra. No i tylko tyle. No, mama nic nie mówiła, a siostrze... Siostra była mała, to jak jej powiedziała mama czy tata, żeby nic nie mówiła, no to nie mówiła. No. A ja może... Sąsiedzi nie widzieli, że coś się dzieje? Myślę, że nie, bo zawsze... Rodzice zawsze razem z domu wychodzili i no, tak to dosyć ładnie wyglądało. Myślisz, że oni byli taką kochającą się parą? Nie wiem. Ostatnio też coraz bardziej się kłócili. A kim był ojciec? Jak kim był? Zawodowo. Inżynierem. Gdzie pracował? W Hucie Sędzimira. Wiem, że był kierownikiem, ale nic więcej. A mama? Mama była sekretarką. Też w Hucie? Tak, na tym samym wydziale. Jak miałeś problemy w domu, to do kogo się zwracałeś? Do nikogo się nie zwracałem, sam je próbowałem rozwiązać. A z dziewczyną rozmawiałeś o jakichś swoich problemach, czy nie? A ile lat miałeś, jak spróbowałeś pierwszy raz z dziewczyną? 16. 16? To tak tuż przed tym całym wydarzeniem. No właściwie to 15, no. No to 15 czy 16? 15,5. 15,5. A rodzice wiedzieli o tym, że ty już współżyjesz z kobietą? Na pewno nie. Ktoś cię o to pytał? Pytał? No chyba, że koledzy. A rodziców to nie interesowało? Znaczy, interesowało ich bardzo, ale nie wiedzieli. A pytali o to? Znaczy, nie pytali. Podejrzewali? Przestrzegali, że nie chcą być dziadkami, bo są jeszcze za młodzi. Które chwile z dzieciństwa pamiętasz najbardziej? Ale takie miłe, które były? Jak na wakacjach byłem u babci. Pamiętam, jak samochód się zepsuł, jechaliśmy do babci. I co? I ja kierowałem, a ojciec go pchał. Kochałem. A dawał ci poprowadzić auto? Właśnie. No, raczej mama. Mama ci dawała poprowadzić, ojciec nie? Nie. Kto cię nauczył jeździć? Dziadek. A co lubiłeś robić z ojcem? Z ojcem? Nic. No ale jak byłeś małym chłopcem, to nie wiem, zabierał cię do parku, nie wiem, naprawialiście auto. Nie zabierał cię na mecz na przykład? Byłem raz na meczu, ale na jednym razie się skończyło, bo dostałem kamienie w głowę i więcej. Ktoś rzucił kamienie? No. Ile miałeś wtedy lat, jak byłeś z ojcem na meczu? 6 gdzieś. Potem już nigdy? Nie. A kto ci kupował jakieś ciuchy? Kto robił zakupy? Mama? Sam. Raczej oni dawali pieniądze i mówili, kup sobie coś. Kup, co potrzebujesz. Nie byłeś nigdy z matką na zakupach? Jak byłem mały. Dawno? Dawno. A pamiętasz, jak urodziła się siostra? Tak. Jak siostra ma na imię? Sylwia. Ile ma teraz lat? 10. A jak myślisz, kogo rodzice bardziej kochali? Ciebie, ją? No nie, no znaczy... To jest ciężko określić, no bo ja wiem, że oni na pewno coś musieli mnie kochać, no bo ja też w sumie coś tam do nich czułem, prawda? No ale mi tego nie okazywali, a ona była młodsza, no i musieli to okazywać. A nie byłeś czasem zazdrosny? Co? Nie byłeś czasem zazdrosny? Zazdrosny? No o to, że ją kochają, faworyzują. Nie, rozumiałem to. Kochasz swoich rodziców? Teraz? Teraz, kiedyś? No na pewno ich kochałem. Ale nigdy tego nie okazywałem.
A powiedziałeś kiedyś ojcu, że go kochasz? Nie. A matce? No chyba prędzej, ale nie pamiętam tego. A pamiętasz, żeby oni ci powiedzieli takie słowo? Nie. Nigdy? Nie pamiętam. Jak toczyły się fakty tego pamiętnego wieczoru? Byłem na wakarach. Przyszłem do domu. Właściwie cały dzień miałem na siebie, bo tyle było dobrze w tej drugiej klasie, że bardzo mało w ogóle się byłem w domu, bo do południa byłem w domu sam, a chodziłem na drugą zmianę do szkoły. Także ja wychodziłem do szkoły, a rodzice wtedy przyjeżdżali z pracy i wracałem do domu na wieczór. Czy miałeś z nimi mało kontaktu? Bardzo się cieszyłem. Znaczy, nie rozpaczałem z tego powodu. Wróciłeś o której do domu? No, na kolację myślę. Siódma gdzieś była, szósta, siódma. Przed ósmą może. Tak, jakoś. I co wtedy? No i ojciec wiedział, że byłem na wagarach. Chodziło jeszcze o to, bo jak się ubierałem, to zgubiłem papierosa w przedpokoju, no i musieli go znaleźć. No i zaczęła się właściwie, tak powiem, taka normalna procedura. No po prostu zaczął mnie bić, nie? W przedpokoju od razu. Później zjadłem kolację, a później była druga część bicia. A kolację zjadłeś sam czy z nimi? Sam. Zawsze jadłem sam. Znowu bicie? Bo najpierw dostałem za to, że byłem na wagarach, a później za tego papierosa. To długo trwało? No, skończyło się o 10 gdzieś. A jak była ta cała awantura, nie miałeś ochoty przygrzmocić ojcu i może by się to wtedy skończyło i nie doszłoby do tragedii? Nie, no to na pewno by się nie skończyło, bo jak ja bym go uderzył, to już później to... To by cię wyrzucili z domu, ale nie byłoby morderstwa. No pewnie tak, ale nie starczyło mi odwagi, żeby go uderzyć. To dopiero czekałeś, aż zaśnie? Wtedy się go już nie bałeś? Chyba tak, a właściwie to... Nie myślałem o tym wtedy, jak mnie bił, to przecież jeszcze o tym nie myślałem. To kiedy sięgnąłeś po nóż? Masz taki błysk? Nie. Po prostu... Z tego, co sobie w tej chwili przypominał, to po prostu wstałem i sięgnąłem tam. Planowałeś wcześniej ojca zabić? Nie. Nie, nie myślałeś czasem w jakiejś awanturze, że to się kiedyś skończy, że ty weźmiesz go, zabijesz? Nie, nigdy o tym nie myślałem wcześniej. Po prostu nie wiem, dlaczego to się stało. A dlaczego odłożyłeś nóż, a wziąłeś siekierę? Nawet tego nie pamiętam, że to zrobiłem. A pamiętasz, jak uderzałeś ojca? Nie. A matkę? Też nie. A dlaczego uderzyłeś matkę? Oni spali w jednym łóżku? Tak. Obok siebie? Tak. Ona się zaczęła budzić? Ja teraz tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że pewnie tak, no bo tak gdyby ona... Ja chciałem tylko ojca. Czułem nienawiść. To tak wrzało w tobie wtedy? No właśnie. Tylko do niego. To taki zaślepiony byłem, żeby coś z tym zrobić może jakoś. Nawet nie myślałem o tym, żeby go zabić, po prostu... Nie przeraziłeś się tego, co się stało? Nie czułeś krwi na policzku? Nie. Nie czułem nic. Nawet nie dużo pamiętam. Nic nie pamiętam właściwie. Kiedy zacząłeś myśleć o tym, żeby ukryć zwłoki? Nie myślałem o tym w ogóle. Ale myślałeś, bo uciąłeś ojcu jedną nogę, próbowałeś uciąć drugą, po to, żeby go wynieść z domu, nie? Że ty się zachowałeś tam jak wampir, no. Własnych rodziców pokroić na części. To dociera do ciebie, co się stało? Znaczy, no to do mnie dociera. No. Ale z tego, co wiem, to nie własnych rodziców pokroić na części, tylko ojca. Prawie to samo. Nie. To jest różnica, bo ja matce nie chciałem zrobić krzywdy. Ale zrobiłeś. Zrobiłem. Tak się stało po prostu. Wiesz, dlaczego to przypadek był?
Myślę, że tak. Nie próbujesz sobie przypomnieć, dlaczego? Nie chcę sobie przypominać. A czy któreś z nich coś powiedziało? Nie wiem, ale ja wątpię, czy cokolwiek bym, nawet jakby powiedział, usłyszał. A myślisz, że mieli świadomość, że to ty robisz? Nie wiem. A co by się stało, jakby siostra się obudziła? Ona tam spała obok, prawda? Tak. Nie wiem, co by się stało, ale myślę, że nic by się nie stało. Co potem zrobiłeś? Nie pamiętam, co robiłem. Pamiętam dopiero, jak w samochodzie byłem. To była noc chyba, tak? Noc. Jeździłeś po mieście? Tam. A rano, jak już przyszedł dzień, to co robiłeś? Dalej jeździłem po mieście. Czytałem w dokumentach, że spotkałeś się z dziewczyną. Mówiłeś jej o tym, co się stało? Nie chcesz mówić o tym? Nie. A nie przyszło ci do głowy, że zostawiłeś tam siostrę samą, która została w tej rzeźni? Nie. Nie myślałam o tym. Czy ona mogła zwariować z tego, jak zobaczyła to, co się stało? Teraz o tym wie. Myślisz, że ci daruje kiedyś? Mam nadzieję, że mi wybaczy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak ona to oceni, prawda? Wiadomo, że ma prawo mieć do mnie żal. Zabrałeś jej rodziców. Może kochali ją bardziej niż ciebie. A dziadkowie ci wybaczyli? Tak. Mówili ci o tym? Tak. Mówili, napisali. Co ci powiedzieli? Że oni mnie dalej kochają, że przebaczają mi to. W sumie sam to zrobiłem, prawda? Nie mogę ani siebie usprawiedliwiać, no ale z drugiej strony po rozmowach z rodziną, którzy po prostu pomogli mi w to uwierzyć, że to nie była całkowicie moja wina. Pójdziesz na grób rodziców? Tak. Myślisz dzisiaj o nich? No dzisiaj na pewno cały czas o nich rozmawiam. A wiesz, że gdyby to stało się parę dni wcześniej, to byś dostał tylko poprawczak? Wiem. Ojcobójstwo, matkobójstwo to są najgorsze rzeczy. Tak. Może ja nie czuję się tak, jakbym popełnił ojcobójstwo, bo po prostu był moim ojcem, ale nie uważałem go jako ojca, nie traktowałem go jako ojca, nie zachowywałem się w stosunku do niego jako do ojca, ani on do mnie jak do syna. Pamiętasz takie jedno zdanie, które czasem nam się przypomina: czci ojca i matkę swoją? No, o szacunku, prawda? Czwarte przykazanie. No, to uważam, że szacunek powinien być nie tylko z jednej strony okazywany, ale z obydwu w stosunkach dziecko-rodzice, prawda? Jeżeli dziecko szanuje swoich rodziców, to oni tak samo powinni jego szanować. Dzisiaj żałujesz tego, co się stało? Tak. Bardzo. Chciałbyś, żeby ojciec żył? Tak. Chciałbym, żeby obydwoje żyli. Tomek nie uważa się za ojcobójcę. Mówi, że nigdy nie czuł, że ma ojca. W ich domu surowe kary były jedyną formą kontaktu z dziećmi. Ale czy brak miłości i ostra dyscyplina wystarczy, by wychować bezwzględnego mordercę? Już za tydzień w programie Cela Numer. Myszka nie kryje tego, że jest homoseksualistą.
Ja nie pozwolę, żeby mnie ktoś krzywdził na siłę, wziął do łóżka. Za machorem, za wtaraka, inaczej to za czaj, za herbatę. Nie, ja tego nie robię, za to nie będę robić. Ja idę z miłości. Homoseksualista od 17 lat siedzący w więzieniu. Cela numer już w najbliższy wtorek o 22.30.